Kolejna lekcja. Jak to się stało, że cholesterol został kozłem ofiarnym światowej kardiologii? No i tutaj myślę, że wyjaśni się wiele, natomiast bardzo dużo tych informacji znajdziecie tak samo w internecie i ja w telegraficznym skrócie chcę Wam pokazać, co tak naprawdę się stało i dlaczego ten cholesterol jest uważany za tą substancję, która powoduje zawały i innego rodzaju różne incydenty sercowo-naczyniowe. Zapraszam. Tak, cholesterol, jak już mówiliśmy, jest obwiniany za te wszystkie problemy sercowo-naczyniowe. Wszyscy się boją tego wysokiego poziomu cholesterolu. On jest obwiniany za wszystko. Tymczasem musisz wiedzieć, że cała teza o tym cholesterolu, o jego słabym i można powiedzieć złym działaniu, oparta jest o tak naprawdę takie badanie, które zostało przeprowadzone w latach 50. Przeprowadził je naukowiec Ansel Keys. Naukowiec ten zaczął obserwować 7 krajów świata, w których pojawiało się sporo incydentów sercowo-naczyniowych i zaczął je korelować z tłuszczami nasyconymi. Czyli właśnie z tym, co mówiłem. Jedzenie tłustych mięs, jedzenie boczku, jajek, masła, smalcu. I on zaczął w tych 7 krajach wysuwać na podstawie tego badania teorię, że generalnie tam spożycie tłuszczów nasyconych jest wysokie i generalnie dlatego są tam problemy, problemy kardiologiczne i incydenty sercowo-naczyniowe. Tymczasem, jak się okazuje, to on sobie wybrał te wszystkie kraje, w których przeprowadził badanie i całkowicie pominął z grupy kolejne, a było ich łącznie 22, czyli zobaczmy jaka dysproporcja. Na podstawie 7 krajów wysnuto teorię, że te tłuszcze nasycone powodują problemy sercowo-naczyniowe, natomiast nie wzięto pod uwagę reszty całego badania i teraz na tej podstawie wysnuto teorię, że jednak dla nas będą zdrowsze margaryny i tak naprawdę oleje roślinne, które zaczęliśmy wszyscy stosować, choćby do smażenia. I co się wydarzyło tak naprawdę? No, dla mnie odpowiedź jest prosta. Zawałów i incydentów sercowo-naczyniowych w tamtym czasie zaczęło przybywać i cały czas skutecznie rosną. Jest to jedna z największych przyczyn, jeżeli chodzi o zgony. Problemy z zawałami, incydenty sercowo-naczyniowe, czyli można powiedzieć, że te wszystkie, że tak powiem, choroby kardiologiczne rosną, pomimo tego, że zaczęto stosować teoretycznie dobre zalecenia na podstawie nieprofesjonalnie przygotowanego badania i analizy tego badania. O czym możecie się oczywiście dowiedzieć również w internecie i będzie taki link jeden w materiałach w dodatkowych, gdzie będziecie mogli skorzystać. Natomiast ja od razu powiem, polecam Ci obejrzeć film Cholesterolowy Blef. Jest to film, który jest dostępny w internecie i był przygotowany przez lekarzy, był puszczany w telewizji, ale oczywiście w godzinach, w których albo śpimy, albo pracujemy. I na tym kończę lekcję pierwszą. Po więcej zapraszam do filmu, a ja zapraszam Cię do następnej.